Nie ma tego dążenia znamiennego dla baroku do centrum. Za bardzo są zaakcentowane te partie narożne. Takie akcentowanie partii narożnych jest charakterystyczne dla manieryzmu, prawda? Manieryzm lubi kontrasty, ale nie rozładowane. Natomiast barok lubi kontrasty, ale rozładowujące się w jakiejś kadencji ostatecznej. I to jest ten sam problem w tej fasadzie tego kościoła. Ta kopuła nie odgrywa takiej samej roli jak w San Agnese. Wieże są wysokie i ona nie ma funkcji dominanty. Tutaj te wieże dominują, więc za bardzo jest ta, przynajmniej w moim mniemaniu, jak na późny barok, za bardzo ta kompozycja jest taka wielocentryczna, można mało powiedzieć. Mało jednorodna. Jest to świadczy, że architekt no, nie rozumiał istoty tych wzorców, które starał się cytować. Przynajmniej to jest jakieś moje subiektywne zdanie. Dziękuję no, skala, bardzo. Skala go pokazuje. No, co prawda starał się tutaj wprowadzić pewne urozmaicenie poprzez podniesienie. Tak, przez ten pseudoryzality. Tak, tej ale to też już jest z Berniniego, prawda, z Palazzo Montecitorio. Tak, tak. To jest też właśnie nawiązanie. Więc warto się zastanowić, co tam jest twórczego, bo tak naprawdę z tego przynajmniej ja tak po tych ilustracjach widzę, że chyba nic, że to jest taka kompilacja. Kompilacja, ale w takim wielkim stylu. No tego oczekiwał przede wszystkim od niego fundator, bo to jest, proszę Państwa, też taki krąg architektury imperialnej, a style imperialne nie lubią nowości. Style imperialne lubią te nawiązania do architektury zaakceptowanej, klasycznej, szczycącej się jakimiś tradycjami. Dlatego takie eksperymenty to często dobrze wychodziły na prowincjach. Boromini jest tutaj jakimś marginalnym zjawiskiem w Rzymie, ale jest Turyn, jest, prawda, jest cały Piemont, Sycylia, Europa Środkowa. Na prowincjach takie nowinki lepiej się przyjmowały, natomiast centra polityczne nie lubiły nowinek i lubiły style sprawdzone, klasyczne. Tak, chociaż tutaj mamy to ścieranie się i klasycznego stylu. Tak, bo tam jakieś są i berniniowskie tak. elementy, borominiowskie, przepraszam. I też tu w tych narożnych partiach fantazyjne. No tak, ale tu chyba tu z kolei ja nie wiem, czy on mógł znać, no, jako prawda, pochodzący z Germanii, Belweder Hildebranda, bo tam są właśnie, jeżeli chodzi o te dachy, to wybarcie z Belwederem Hildebranda się kojarzyło, bo we Włoszech takich dachów nie ma po prostu. Nie, nie. Raczej za alpejskie kraje. Tak, tak. Więc mamy tutaj no, pewien element szwabski również. Nawet w Portugalii. Dziękuję bardzo.